gościem jedynki jest dziś minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński. Witam panie ministrze. Dzień dobry. Czy wiadomo już dokładnie, kiedy zostały wyprodukowane, odnalezione przez Polaków w Iraku głowice z bronią chemiczną? Dokładnie nie, ale wszystko wskazuje na to, że to 80. lata. Czyli okres wojny iracko-irańskiej. Tak można powiedzieć, że wiele na to wskazuje, chociaż tu są potrzebne dokładne badania, dlatego że z jednej strony tą głowicę niszczy to, co jest we wnętrzu, ten środek chemiczny. Przebywanie tego pocisku, tej głowicy w ziemi też powoduje i świat zewnętrzny powoduje inne niszczenie, więc to trzeba dosyć wiele badań przeprowadzić, żeby to dokładnie ustalić. Skoro są to lata 80., to znalezienie tych pocisków nie jest, tych głowic nie jest dowodem na łamanie przez Saddama Husseina rezolucji Narodów Zjednoczonych zakazującej mu rozwijanie produktów. Saddam Hussein według wrażenia po 91. Saddam Hussein wedle rezolucji Rady Bezpieczeństwa miał się rozliczyć z wszystkiego, co Irak posiadał. Irak nie miał prawa posiadać żadnej broni masowego rażenia. Nawet jeśli to była ta część, która była podlegała niszczeniu, a została jakaś część wydzielona i ukryta, to jest właśnie to, co brakowało. Jest raport SIPRI, Sztokholmskiego Instytutu, który dokładnie wykazywał, ile ton czego nie znaleziono, nie odkryto. I w tej puli mieszczą się te pociski, które zostały znalezione. Saddam Hussein nie miał prawa posiadania niczego. Czy zawartość chemikaliów, która znajduje się w tych znalezionych pociskach, wyczerpuje tę pulę nierozliczoną? Nie, nie, absolutnie nie. Braki są daleko większe, sięgają kilkuset ton, zależy od tego, czy mówimy o salinie, czy mówimy o ipericie, czy mówimy o innych chemikaliach, które grożą paraliżem, grożą utratą życia. Mimo wszystko, że mimo to, że rzeczywiście nierozliczenie się przez Saddama Husseina z posiadanej broni masowego rażenia było naruszeniem rezolucji ONZ, to jest to mniejsze przestępstwo, mniejsze wykroczenie niż produkowanie po 1991 roku takiej broni. Jakie praktycznie znaczenie ma odnalezienie tej broni? Po pierwsze uświadamia obywatelom Iraku, że to wszystko, o czym mówił im Saddam Hussein, że niczego nie ma, że on się żadnej kontroli nie boi, nie jest prawdą i że to, co jest i co może być jeszcze w Iraku, jest zagrożeniem nie tylko dla wojsk koalicyjnych, ale jest zagrożeniem dla ich życia i dla życia ich rodzin. Kiedy pan dokładnie powiedział o tym Donaldowi Rumsfeldowi? W ostatnią niedzielę w Stambule mieliśmy w godzinach południowych spotkanie i rozmawiając o różnych rzeczach poinformowałem i o tym, o czym wydawało mi się, że powinien wiedzieć, ponieważ kilka dni wcześniej przekazaliśmy te pociski międzynarodowej grupie z Amerykanami, którzy nią kierują w celu przeprowadzenia badań. I te badania były prowadzone i są prowadzone i w okolicach Bagdadu, a część pocisków została przewieziona do Stanów Zjednoczonych. Czemu w takim razie nie bezpośrednio po przejęciu tych pocisków nie zostali powiadomieni Amerykanie? Czyżby obawa przed powtórką z Rolandów? Nie, nie, no to Amerykanie to przejmowali, więc informacja oczywiście była. Natomiast potrzebne są były trzy informacje, które pozwoliłyby skonstruować komunikat. Po pierwsze, jaki gaz, jakie chemikalia są w tych głowicach i pociskach moździerzowych. Po drugie, jaki jest czas produkcji, okres produkcji. I po trzecie, czy one są zdolne, czy one są możliwe do użycia i w jaki sposób do użycia. Czy przy pomocy środków przenoszenia, czy przy pomocy konstruowanych bomb, min, czy innego sposobu użycia. Jaka część z tych znalezionych głowic i pocisków była zdolna do użycia? Najprawdopodobniej żadne się nie nadawały do użycia przy pomocy, jeśli chodzi o rakiety, przy pomocy wyrzutni, które znaleźliśmy też na terenie Iraku, ale mogły być użyte do produkcji bomb, pułapek, do być może wystrzelenia przy pomocy moździerza, pocisków moździerzowych. W różnym stanie one były. Dzisiaj jeszcze za wcześnie powiedzieć, które by wyrządziły szkodę bezpośrednio, a które przy pomocy dodatkowych
instrumentów. Generał Marek Dukaczewski, szef Wojskowych Służb Informacyjnych, powiedział, że tymi pociskami interesowali się terroryści miejscowi, radcy, którzy chcieli je kupić po 5 tysięcy dolarów za sztukę. Skąd takie informacje? Na ile były one wiarygodne i prawdziwe? No, my od ponad roku prowadzimy bardzo intensywne działania osobowe. HUMINT to się uczenie nazywa, czyli wojskowi w mundurach, oficerowie Wojskowych Służb Informacyjnych prowadzą rozpoznanie, prowadzą rozmowy, namawiają, przekonywują, sondują, próbują rozpoznawać i w końcu trafiliśmy na miejsca, w których uzyskaliśmy tyle informacji, że mogliśmy znaleźć ślad, pójść tym śladem i znaleźć te miejsca, w których te pociski były, a jednocześnie informowani byliśmy przez środowisko lokalne, że i inni się tym interesują. I stąd ta informacja. Środowisko lokalne zapewne nie współdziałało z naszymi służbami informacyjnymi, wojskowymi służbami informacyjnymi bezinteresownie. Ile zapłaciliśmy? Część bezinteresownie, część oczywiście za pieniądze. Gdybym podał dzisiaj tą stawkę, to sytuacja na rynku w Iraku by uległa zmianie, więc nie chcę podawać tej stawki, żeby nie psuć rynku i nie psuć interesu. Byliśmy bardziej hojni od tych potencjalnych terrorystów, o których... Dobrze zapłaciliśmy ze środków, które są w posiadaniu Dywizji Wielonarodowej na te cele i pochodzą z odsetek od tych pieniędzy, które Saddam Hussein przetrzymywał na kontach. Więcej czy mniej niż 5 tysięcy sztuk? niech pan nie działa na psucie rynku, bardzo specyficznego rynku, wąskiego. Gdybyśmy podali tą kwotę, no to za następne rzeczy musielibyśmy płacić dużo więcej, ale po co? Na dzisiejszej konferencji prasowej przyznał pan, że Donald Rumsfeld poinformował o odnalezieniu tych pocisków w pierwszym dniu procesu Saddama Husseina nieprzypadkowo. Jakie to miało znaczenie, żeby powiedzieć o tym właśnie w tym dniu? No, oczywiste, polityczne, że Saddam Hussein jest jednak osobą, która kłamała, która oszukiwała naród iracki, że do tego całego aktu oskarżenia, który został sformułowany, należy dodać również to, że na terenie Iraku pozostawała broń masowego rażenia. I z tego punktu widzenia to było istotne. A poza tym pewnie był to pewien ferwor odpowiedzi w konferencji czy spotkania z dziennikarzami, gdzie uznał, że taka informacja może mieć znaczenie dla tej konferencji. Na pewno dla sprawy Saddama Husseina miało to znaczenie, nie był to, był to zabieg celowy. Pańskim zdaniem to znalezisko wpłynie na przebieg procesu Saddama Husseina? No nie, to on będzie sądzony za inne rzeczy. To, że oszukiwał międzynarodową społeczność, nie da się pewnie zamienić na lata więzienia czy na jakieś inne sankcje. Są bardzo konkretne, wymierne rzeczy, za które sądzony będzie, za mordy, za terror, za wiele innych, za użycie przemocy wobec własnego narodu. No jak długo jeszcze Ministerstwo Obrony Narodowej szacuje polską obecność militarną w Iraku? No, ta obecność, gdybyśmy my sami nic nie robili, tylko poddali się biegowi rzeczy międzynarodowemu, biegowi rzeczy opisanemu w rezolucji Rady Bezpieczeństwa, to jest koniec 2005 roku, bo wtedy wygasa mandat określony w rezolucji Rady Bezpieczeństwa. On może wygasnąć wcześniej, jeśli tymczasowy rząd iracki dojdzie do takiego wniosku. Nasz plan polega na tym, żeby po wyborach do tymczasowego zgromadzenia narodowego, czyli które mają się odbyć w styczniu 2005 roku, znacząco ograniczyć naszą obecność. Jesteśmy bowiem przekonani, że najbliższe miesiące
oprócz kłopotów, które będą, i problemów, i aktów terrorystycznych, to będzie jednak proces szybkiego budowania sił porządku i bezpieczeństwa i wierzymy, że będzie bardzo aktywny rząd iracki, który będzie zdobywał uznanie i poparcie własnego narodu. W związku z tym z czasem te grupy terrorystyczne będą eliminowane, a my będziemy mogli tylko w takim zakresie, w jakim rząd iracki będzie chciał w przyszłości. A co to znaczy znacząco ograniczyć po styczniu? No to... Ile? Ile procent? Znacząco? No to niech pan spróbuje określić, co dla pana ponad byłoby... połowa. No może w granicach połowy to byłoby znacząco i taki zamiar ja chciałbym, żeby został zrealizowany. Dziękuję bardzo. Gościem jedynki był minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję. Dziękuję państwu. Do widzenia.